Postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra obrony narodowej na stopni generalskiej mianowany zostanie. Na stopni generała generał broni Mieczysław Kowalski. Na stopień generała broni generał dywizji Janusz Adamczak. Na stopień generała dywizji generał brygady Marek Kamerzyński. Generał brygady Jarosław Chmika. Generał brygady Piotr Opalu. Na stopień generała brygady pułkownik Mirosław Kiemieniak. Pułkownik Wojciech Kucharski. Pułkownik Andrzej Kuśnierek. Pułkownik Wojciech Lewicki. Pułkownik Dariusz Malinowski. Pułkownik Piotr Pilecki. Pułkownik Sławomir Żakowski. Na stopień kontradmirała komandor Mirosław Mordel. Postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali Krzyżyk Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju generał brygady Bogusław Werdenek. Generał brygady Franciszek Kochanowski. Pułkownik Zbigniew Mirowski.
pułkownik Wiesław Wilkowski. Za wybitne zasługi na obronności kraju, za osiągnięcia w pracy organizacyjnej i logistycznej na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wiceadmirał Waldemar Buszo. Generał brygady Sławomir Bączek. Pułkownik Grzegorz Staniński. Za wybitne zasługi dla obronności kraju, za osiągnięcia pracy naukowo-badawczej w dziedzinie bezpieczeństwa powietrznego, pan Andrzej Glen. Za wybitne zasługi dla obronności kraju, za osiągnięcia pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie radioelektroniki, pan Jan Maruszewski. Krzyżem Komandowskim Orderu Krzyża Wojskowego za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową oraz osobiste męstwo i odwagę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju, generał brygady Marek Sokołowski. Za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju, generał brygady Bogdan Kolkowski. Skuteczne dowodzenie oraz rozbitne leczenie bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju, podporucznik Mariusz Czernia. Orderu Krzyża Wojskowego za wybitne czyny bojowe oraz osobiste męstwo i odwagę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju, kapral Tomasz Ciach. Podporucznik Karol Cierpica. Za
szeregowy Mirosław Ryba. Pamiątkowe rymografy otrzymują generał Mieczysław Bielik. Proszę bardzo. Generał dywizji Leszek Soczewica. Generał brygady Bogusław Berenek. Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, drodzy żołnierze. No co tu dużo gadać, już czas się kręci, gdy się żegna znajomych, żołnierzy, dowódców, z którymi razem się nie zawsze w łatwych czasach maszerowało przez te 25 lat polskiej wolności. Wspominam ten czas jako czas dużego wysiłku, wielkiej pracy, ale dzisiaj myślę, że możemy powiedzieć, że to był także czas dobrej, owocnej pracy i owoce dzisiaj zbieramy, ciesząc się i niepodległą ojczyzną, ciesząc się unowocześniającą się armią polską, ciesząc się umacniającą się pozycją naszego kraju na arenie międzynarodowej. W tych sukcesach 25-lecia mają swój udział i mieć będą żołnierze, dowódcy Wojska Polskiego. Serdecznie więc wszystkim dziękuję za te 25 lat służby wolnej Polsce, która dzisiaj owocuje następnymi awansami i odznaczeniami i następnymi zobowiązaniami z tytułu obejmowania ważnych odcinków służby wojskowej.